Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Hydron Nir. No i kochani, lecimy sobie po nowe rzeczorki. Tutaj był chyba ten zjazd, tak, tam było kierowanie naszej starej bazy. A tutaj mamy to miasto, którego potrzebujemy przyjechać. I potrzebujemy tak... Jednego... Co tutaj? Rapyard? Tutaj nie pamiętam tych rzeczy. To jest w Scrapyardzie. Cóż to jest? Scrap make me happy. Scrap me make happy. Make me happy raczej. Tu nic nie ma. Power and Logic jest tam, a my potrzebujemy tutaj chyba, tak? Nie? Tutaj były chyba. Tak, tutaj to było, co chciałem. A dokładniej, potrzebujemy jednego prostego przenośnika, który jest tu. 220. Splitter Converter Left. O właśnie. To nie jest głupie. Ale chyba ja na razie tego nie potrzebuję nawet, wiecie? Mogę sobie drugi przenośnik prosty jeszcze kupić. To nie jest głupie. Kupmy. Zapakujmy to. Nie tak jak chciałem. Kurde, ja tego nie wezmę. Nie wezmę tego na raz. A może i wezmę. A może jednak wezmę. To jest 81. To jeszcze nas na coś stać. Tu jest dodatkowy sklepik. Tools and equipment. I tu można by było kupić rury. Jest jeszcze lejek. Albo piec za 1320. To też nie jest głupie. Jest chyba piec automatyczny nawet, z tego co widzę. Posadzki betonowe. Posadzki betonowe też nie są głupie. O, to też nie jest głupie. A, klucze miałeś Shiro kupić. Kurde, klucze miałeś kupić. Jest torba na narzędzie, 220, drogo, ale no trzeba. Zakupione. No czy mi to wejdzie? Shiro robi wieże. Chyba wejdzie. Dobra, tu jest Kasiutka. Skrzywa wieża Shiro. To niestety nie wyszło. O nie, klucze wyleciały. No i mamy problem. To już nie chce wejść. I to włóżmy. Bardziej logicznie. Ja zrobię tą wieżę, kochani. Nie takie rzeczy się robiło. O! No nie, nie da się tak! Jaka lipa! Ale lipa, oszustwo! Oszukali mnie. No dobra, no będę musiał wrócić z ciężarówką tutaj. Chciałem wydymać i mi się nie udało. Jestem zły teraz na grę. Tak jest zazwyczaj. Nie udało mi się oszukać. No mówię, tak naprawdę jest beznadziejny ten układ. Zero ładowności. W ogóle zwrotny strasznie, aż za bardzo nawet bym powiedział. No lipa. No wysiadaj. Idziemy naszą ciężarową. To jest coś fajnego. Paliwa dużo widzę, że nie pije. Cały czas ma tyle samo.
Wcale nie jest wolniejszy. Naprawdę wcale nie jest wolniejszy. Może na prostej drodze trochę tak, ale... Zresztą nie skręciłem już dodatkowo. Kurde. Ale to nie przeszkadza, bo tu jest kolejne pole. W prawo sobie skręcimy. Trochę dłużej będziemy jechać na re. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. To było tu. Wiszą te nasze przedmioty, wiszą. Wiesz, raczej kładem jeździć nie będę. Rozczarowałem się. Rozczarowałem się i to mocno. Weź tam wejdź. Nachwaliłem, a zaraz się okaże, że nie pojedzie. Hop. Nie? Teraz? O, teraz weszło. Dawaj kasę. Ej, to przy okazji może jakieś rury kupimy. Trochę jeszcze tej kasy mamy. Tools and equipment. Są rury. Zbiornik ciśnieniowy. Umieść w środku odłamek lub pręt odłamkowy, aby zwiększyć ciśnienie wody o tej samej wartości, co w rurze wlotowej. 2,5%. To nie jest dużo. To nie jest dużo. 2,5% jedna rurka. To nie ma tragedii. Są rury. Lotium. A te nasze były z czego? Ej, teraz to się pogubiłem. Prasa do klejnotów. Ile mamy kasy tutaj? Nie starczy nam. Lipton. Mały piec. No to może kupmy coś innego. Wędkę. Wędka może nie być głupia. Postacki betonowe. Nie wiem właśnie, jak to my kupimy. I to wygląda w ten sposób. To nie jest głupie, nie jest głupie, nie jest głupie, naprawdę nie jest głupie. I dobra, to posadzki pokupujmy. Trochę tych posadek sobie kupmy. Ja nie wiem, jak ja je dowiozę. Może jakoś dam radę. Gdzie już czwarta. Piąta. Szósta. I siódma. I jedną mamy kupioną. Weź to teraz zapakuj. Weź to teraz zapakuj, człowieku. Jak ja tutaj i tak nie miałem miejsca. Muszę zobaczyć, czy my kupowaliśmy z klokiem te rury, bo nie jestem pewny. To podjedźmy. Podjedźmy, zapakujmy to wszystko. Ja dziękuję. O, to pięknie w siebie wchodzi, dobra. To jest eleganckie. Można dużo bloczków spakować. Takie, wiecie, betonowe nam się przydadzą. Nawet czy postawić piece normalnie, jak człowiek, po ludzku. Czy coś to inaczej zacznę. Dobra, obiecałem wam garnek wędkarski. Dobra, też to weźmiemy. I weźmiemy oczywiście wędkę. Weźmiemy też przy okazji... O, kilo 742, to nie weźmiemy jednak kilofa. Służy do spłaszczania terenu. Wspólna łopata T2 już jest. To jest tier drugi. Wędkę zaniosłem. Ile tam wychodzi? 93. 128. Czy nas na coś jeszcze tutaj stać? Grabie mogę kupić. 45 mogę kupić. Zostało nam 83. To jak na narzędzie już niestety jest za drogi dla nas. No dobra. Nachapiemy. Przedmiotów. Same nowości ostatnio, no. Przez dwa odcinki, czy tam trzy odcinki więcej nowości niż przez całą serię.
looking for some. Dobra. Jedziemy. I robimy produkcję. Nawet znam mniej więcej trasę do tej naszej chatki, puchatka. O dziwo. Nie, naprawdę, ten samochód jest znacznie lepszy. Bez porównania. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa z tym spłaszczaniem terenu i tym podobne, i tym podobne. Dobra, wyłazimy. Najpierw sobie wytestujemy grabie. To w ten sposób działa, ale patrzcie, tu się nie da. Da się? Nie da się. Da się. Da się go tylko i wyłącznie do tego terenu podnieść. Dobra, betonowe bloczki. Teraz trochę żałuję, że to zrobiłem, nie powiem. RTY. Właśnie, to jest już źle położony metalowy bloczek. Teraz jest na dole, teraz jest na górze, o. Tak jak chciałem. Sorki, ale się muszę poprawić na krześle, bo siedzę jak japąg. O, przez chwilę było dobrze. I na takiej wysokości bym to chciał zrobić. Na takiej wysokości chciałbym to zrobić, ale nie wiem, czy się uda. Zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Dobra, przesuńmy to jeszcze. Okej. Wiele tych bloczków nam zostało. To chyba dwa. Czyli źle zrobiłem, bo jeden za mało wziąłem. Fuck. Ja to jestem udany. Ja to jestem kurczę udany. Nie, no więcej tych bloków trzeba wziąć definitywnie. Definitywnie więcej tych bloków trzeba. O. To miało być właśnie w ten sposób zrobione. Szkoda, że tego się nie da tutaj zrobić. Naprawdę szkoda. Tu się da. Niby. Niby się da. Ale się nie da tak naprawdę. I tak. Co my potrzebujemy? Tu jest ten mały piec. Jakby zróbmy jak ludzie. W ten sposób. No, trzeba byłoby większe zrobić znacznie. Albo nie, wiecie co? Ja wiem, że to jest strasznie małe. No ale tak na razie musi być. Tak na razie musi być. To jest dopiero, wiecie, alfa tego, co chcę zrobić. Właśnie, tylko tu jednego brakuje. Połóż mi to tu. Ładełko stoi. Stoi. Tylko jest krzywo postawione. Powinno tak stać. To powinno tak stać. Waga. Na razie sobie niech w powietrzu postoi. Bym mógł zrobić teczko inaczej, ale... No cóż. No cóż, dobra, to jest segregator, to na razie niech stoi tu.
To się przyda oczywiście. Na razie też tu możemy wziąć. To bardziej pewnie wiadro. Łapka na ryby. Nie wiem jak to działa. Więc już się dowiem. Niech sobie to tam lata. I tak, to bym chciał... O, tu jeszcze pieniążek był. Tu jeszcze był pieniążek. To bym chciał zrobić... O, my to możemy przekręcać. O, w ten sposób. Kaska na razie niech sobie leży gdzieś tu. Młotek też tu będzie potrzebny, więc na razie go możemy położyć tu. O, niech leży. I naprawka. Naprawka idzie tu. Naprawiliśmy. O, idzie. Działa. I się ładnie też zbiera. Elegancko się zbiera. Tutaj chyba ryby jeszcze nie ma. Fajno. Wszystko ładnie się zbiera. W ogóle jeszcze mam jeden podajnik. No i zobaczcie. I robi się automatyka. Robi się totalna automatyka. No właśnie, jakie to są rurki? To są sklotium? Nie, z kutego żelaza. Właśnie. To są rury z kutego żelaza, więc najlepiej po te rury. Ile one zmniejszają? Tam to były 2,5. To 3. To 5. To 3%. I tu już mamy zmniejszone sporo. Tu już mamy zmniejszone sporo. 3, 6, 9, 12. 15, 18. No sporo, 21. 21%. Dużo. Więc trzeba pewnie by było jakiś generator zrobić do tego, żeby to ładnie sobie ciśnienie ogarniało. Żeby sobie ładnie ciśnienie ogarniało. I wtedy moglibyśmy zrobić tutaj taką wielką rurę do góry, która szłaby gdzieś tędy i zrobić sobie tutaj tą wodę. Wtedy dałoby się też ogarnąć... Właśnie, żeby wędkę. Dałoby się ogarnąć, wyrównać ładnie teren. Zobaczymy, jak to działa. O, jest ryba. Ryba, nie uciekaj. Po ile są te ryby? Zobaczcie, jak fajnie to jest zrobione. Kurczę, naprawdę, ten hydronir jest po prostu genialny. Jest jakościowo nawet dobrze zrobione. Zobaczcie, jak ta linka działa. Ona jest cała zanimowana. Jak ragdoll. Ile to kosztuje? Uwaga, jest krzywa. Po 14, i to nie jest mało. 14, a ta? 6. Ta będzie mało kosztować pewnie. Malutka. Też 6. Rozumiem, że około 500 kg. I latanie się skończyły. Latająca ryba. 11. A, bo to jest inna ryba. Faktycznie. Sardynka. Ciekawe, czy one się psują. Jezu, co ja zrobiłem. To miało być tu.
Dobra, dobra, zamknięte, zamknięte. To sobie jeszcze wpadło. Tu wyleciało. Widzę, że jedno wypadło. Dobra, zabieramy to. Zabieramy to i myślę, że sobie tutaj to wysypiemy. O kurczę, wszystko pospadało. No niedobrze. Niedobrze. I tak, złoto do złota. I widzicie, na przykład sobie tutaj coś zaczynam robić i boję się, że zaraz złapię przypadkowo bloczek i będzie problem. Więc moim zdaniem to budowanie troszeczkę powinno być inaczej zrobione niż tutaj jest. Może nawet ten młotek nie jest głupi, żeby był. Tani. Dobra, czy to jest złoto? Złoto. Tu już więcej chyba nie ma złota. Są jakieś kamyczki szlachetne. Od razu mogę to zrobić. Tu jest jeszcze kamyk. I też tych kamieni jest sporo. Właśnie, bo my jeszcze nie mamy formy. Ja tą formę zostawiłem, tu jest forma. Jest forma. No musimy więcej kupić, kurczę, tych bloczków. Więcej bloczków. Ups, nie trafiłem. Nie trafiłem. Weź, 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 weź to do ręki. Weź to do ręki. 175, to jeszcze niedużo, jeszcze niedużo. Możemy to sobie postawić znów tu. Odpalać maszynę. Bieramy dalej. No i leci. Teraz do tygla, no co, zostało nam żelazo. Szlapier, to nie jest żelazo. To nie jest żelazo. I myślę, że zaraz sobie polecimy z tym złotem i z żelazem. Właśnie, widzicie, o to mi właśnie chodziło, że kurwa... To jest głupio zrobione, to mnie zirytowało. To nie powinno być tak zrobione. Nie powinno się móc zabierać tych bloków. W ogóle mam chyba jeszcze źle postawiony ten bloczek, nawet ok. Dobra, więcej żelaza. Tam się ładnie słyszę, że zbiera. Powolutku, powolutku. No i znów to samo. Znów to samo. Znów to samo. To jest irytujące. Dobra, przepalaj się. Mi się przepali, trochę minie. Dobra, i to powinno być chyba tak jak teraz, tak? W ogóle to budowanie jest troszeczkę w tym hydronirze. No mankamentem, mankamentem. Widzę, że to jest problem. Gra trochę tego nie ogarnia. Okej. Kolejna sztabencja. 131 nam już wpadło. Chyba to też możemy sobie przepalić, co? Mi się przynajmniej wydaje, że da się to przepalać. Teraz sprawdzimy zresztą. Tak, da się to przepalać. Robi się z tego tapka odłamu, która nie jest na sprzedaż ponownie.
Szkoda, bo sporo rzeczorków. No na razie to się nie popsuło. A? Chyba rybę wywaliłem. Tu jest aż prota. Tuńczyk. Nienapisany tuńczek. No za 9 to tak średnia. Za 9 to tak średnia. Tylko, że tu nie widać, czy ta ryba się złapała, czy nie. Bo widać gdzieś na dnie może. Widzicie, bo w tym stawie, no jednak nie widać tego. No to myślę, że się ryba raczej nie złapie. Chociaż... tam. Nie wiadomo, nie wiadomo. Okej. Okej. Trzeba dalej się rozpakować. Dalej się trzeba rozpakować. Wiadro na razie nam już nie jest potrzebne. Jak tam ta maszyneria nasza? 14%, 57%. Sobie zostawimy tutaj. W sumie tą torbę również tutaj. Tą torbę również. Tutaj, tu mamy te końsy. Oczywiście sobie na wózku to zostawmy. A szczotka na razie też nam jest niepotrzebna. Sobie to gdzieś odstawmy, może tutaj blisko właśnie tej wody. Aha, sejwik. Gdzieś tu blisko tej wody. Nie będzie tu przeszkadzać przynajmniej. O, widzę, że się jeszcze przewaliło, świetnie. Ze stanem 12% już. A tu widać, ile zostało, czy nie widać? Nie widać. Nie widać, szkoda. Oj, coś spadło na ziemię. Coś spadło na ziemię. No nie widać, czy jest ryba, nie widać, czy jest ryba, szkoda. Tym możemy sobie na razie odjechać, bo też jest nieprzydatne jak dla nas. Możemy tutaj mieć na przykład taki pseudogarasz. Chwilowy, przynajmniej chwilowy. Tu można by było również już. Tutaj mamy ile? 331, jakbyśmy dorobili jeszcze więcej kasy. 9%. Jakbyśmy dorobili więcej, to byśmy mogli przy okazji kupić ten lepszy piec. Nie byłoby głupie. Sobie złoto wypadło. O, jestem jeszcze ciekaw. Mamy w sumie... A nie, nie mamy tego narożnika już. No ja on tutaj poszedł. Szkoda. Ale czekajcie. Postawił to tutaj. W teorii bym mógł. Teoria, praktyka, jak widać, nie współgrają ze sobą. Musiałbym to wyłączyć na razie. No nie, tak to nie może być. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale... tu w teorii mógłbym sobie dać zwykłą, prostą rurę. Dobra. No właśnie, ale... tu by mi nie była potrzebna ta rura. O. To, co chcę zrobić, jest głupie chyba.
Nawet nie mogę tego zrobić w ten sposób. Jakby było za wysoko. Tu jakby było za wysoko. Dobra, nie zrobię tego tak jak chciałem. Mi to było chyba nawet głupie, ale okej. Jak czasem bywa. Metoda prób i błędów, moi drodzy. Metoda prób i błędów. Sobie ta rurka tutaj na razie stoi. Wow, co to było? Ale ruszyło, ale ruszyło. 3%. 25. Niejednolicie to działa. Myślę, że można było też drugie wiaderko sobie tu poogarniać. Nie byłoby głupie, żeby kupić drugie wiadro. I tu wydaje mi się, że ryba się złapała. Tak, widać tą rybę, dobra. Widać tą rybę, jak ona się łapie. To jedna, tylko jedna. Już zepsuło się? 1%. 1%. No, zepsuj się już, zepsuj. 0. Ale jeszcze działa. Jeszcze działa. O dziwo, jeszcze działa. Oj, zepsuło się dopiero teraz. Dobra. Dwa razy naprawiłem. Dwa razy naprawiłem, dobra. No teraz tak, zatrzymujemy to. Niech sobie to do końca już przeleci. Znów musimy to posegregować niestety. Znów musimy to posegregować, a to jest naprawdę bardzo mało miejsca. Może sobie tutaj to wysypnę. Ja sobie tu już to postawię. Trochę nie tak. Pa. Włączamy ten grajdol, zobaczymy czy będzie trafiać i jak będzie trafiać to... To sobie to idziemy segregować. Trafia. Dobra. Tygielek. Najpierw L złoto. L złoto. Lecimy z tym. Koksem. Chciałem się po nosie podrapać. To z tej strony będzie łatwiej. Z tej strony jest znacznie łatwiej. Trochę tego złota nam połapało. Żelaza w sumie jeszcze więcej. Złoto, złoto. Mi tego złota też nie jest mało. Kolejne złotko. Teraz wyobraźcie sobie, że musielibyśmy znów to samo robić. Szczotka, woda i tak dalej. To po prostu idzie się zarąbać. Człowiek poznał już tą całą automatykę, nawet w takim małym stopniu, mówiąc o automatyce, to już sobie naprawdę nie wyobrażam powrotu do klasycznej dłubaniny. Zobaczcie, że już teraz spore sumy odchodzą, a co dopiero będzie, jak wykopiemy głębiej to wszystko. W ogóle będzie jazda. To już w ogóle będzie jazda. To jest złotko. I tu też jest złotko. Tu jeszcze jest, tam jeszcze jedną chyba widzę. Chyba dwie widzę jeszcze. Dobra, i tu już złota raczej nie ma. Raczej nie inaczej. Czy ja wziąłem to złoto? Wziąłem chyba to złoto. Tak, jest sztaba. Jest sztabeczka. Teraz sobie to pięknie wytopimy. No, przetapij się, przetapij. Dobra.
O, ale wielkosztaba. To chyba największe, jaką zrobiliśmy. Tak, ojej. Może i nie. Ej, dobra, może nie największa. Nie największa jednak. 30, prawie 6, no 30,5 kilo. Nie, dobra, może największa jednak. Może największa. Sporawa ta sztabeczka. No, musiałeś. Musiałeś się jeszcze przekręcić, nie? Musiałeś się, cholero, przekręcić. Lecimy z żelazem. Tu mieliśmy jeszcze tą praskę do klejnotów. Oj, to by było fajne. Klejnotów jest coraz więcej, ale no mało są wartościowe. No i w obecnym stanie są mało wartościowe, a myślę, że jakbyśmy je bardziej skompresowali, to byłoby naprawdę zarąbiście. Zarąbiście. Tutaj tu sztabę od razu. No jeszcze była jedna grudka złota jednak, widzicie? Schowała się dziaduwa jedna. I dziaduwa schowała. Tutaj w sumie nie byłoby głupie już ten konwerter wstawić. Tylko żeby tutaj nam złoto pchało. I kupić drugi tygiel. Bo nawet głupie wiadro właśnie kupić i przesypywać. Myślę, że teraz naszym zakupem będzie drugie wiadro. Już druga grudka złota się schowała. No, jaka dziaduwa, no. Jaka dziaduwa. Jaka dziaduwa, dobra. Widzę, że też sporo szafirów tu mamy. No i chyba również sobie kupimy tą prasowarkę. Nieoszliwowany szmaragd. To już nie. Tu jest jeszcze rudka żelaza i tu jest rudka żelaza. Dwie rudy złota. Dwie rudy złota. Dobra, to też sobie oszlifujmy. Sporawo tego jest, naprawdę jest sporawo. O, przepaliło się. No jeszcze jedna ruda żelaza też się schowała. Małpa, no. Się przetop przy okazji. Już tam to odlewamy. Jeszcze rubin jeszcze się znalazł, świetnie. I tu już chyba zostały dwie grudki złota i ten pseudosurowiec. Ła. Tabencja pierwsza klasa. 50 prawie kilo. Wow. Naprawdę dużo. Tutaj taka sztabeczka. Tutaj taka sztabeczka. Mamy 1307 samych sztabek. Samych cholercia sztabek. No, zepsuło się. Już będzie trzecia naprawa zerowa. A tu klucze napisane, dobra, ej, to nie jest źle. To nie jest źle. Tylko tak, ja bym chciał jeszcze sobie zabrać stąd. Zabrać, przekręcić sobie to. Dałoby radę. To jest przekręcone w tą stronę, o tak. I tak, to na razie ściągamy sobie. I wiecie co? Wiem, że jestem straszna menda pazerna, ale... Dobra, już tutaj to jest. Już dużo mnie to nie kosztuje, prawda? Dużo mnie to nie kosztuje. Jeszcze więcej, jeszcze musisz. 736. To samo złoto. Samo złoto. Ja pierdzielę. 13. 25. To jest chyba najdroższe w tej chwili. 8. To nie.
9, nie. O. 20 też, nie. 19 też nie, 14 też nie, 10 też nie. No to Rubin. El Rubino. Tyk. Sztabka żelaza 49,5, sztabka złota 36, rubin 0,9. Sprzedaj na giełdzie, u jubilera lub handluj z nie wiadomo czym. Nie wiadomo czym. Bierzemy to tak. Bierzemy te końce jeszcze też. Dobra, nie musimy nic innego brać. To sobie niech pracuje. Kupimy więcej podłogi na pewno. To 100 razy. To musi być, to taki must have. I to jeszcze. Zobaczymy chyba na miejscu, co tam kupimy. Zobaczymy na miejscu, co tam kupimy sobie przy okazji. A, jeszcze jedno chciałem sprawdzić. Czy one mają większe bagażniki? Chyba nie. One są chyba tylko szybsze. One są chyba tylko i wyłącznie szybsze. Teraz mi powiedzcie, gdzie jest jubiler. A, tutaj był. Nie wziąłem ryb, kurde. Nie wziąłem rybek. No trudno. Trudno się mówi. Weź to, weź, weź, weź. O. El Jubilero, 1626. Pięknie. Kasiutki, jaka siutki. Zarabiamy, no 1709 mamy kasy. Biedy nie ma u nas, oj nie ma. Okej. Co ty masz tu, kolego? Co ty tutaj masz? To mnie na razie nie interesuje. Kurde, no. Coś się przychacza. Coś się przychacza. 1009 na razie kupmy sobie. Kupmy sobie najpierw. Co ja chciałem kupić? Hak do pomiaru ciśnienia wody. Czytuje ciśnienie w róże. Rozumiem, że to się nakłada na rurę chyba. Jakość wody nawet większą można. Wow. Umieść w środku odłamek lub pręt odłamkowy, aby zwiększyć ciśnienie wody o tej samej wartości procent, co w rurze wlotowej. Ja tego nie rozumiem, ale okej. Okay. 1320 jest za piecyk do przetapiania. Tu drewniany kowadło nas nie interesuje. Tygiel. Lejek. Logiczna prasa do klejnotów. O 930. Dużo. Dużo. 742 to też dużo. Też dużo. Dobra, ale wiecie co? Ja na razie bym sobie tak. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby kupić sobie automatyczny piec. Automatyczny piecyk idzie do nas. Co jeszcze? Wiadro, tylko do czyszczenia ziemi. Myślę, że to jest lepsze. Za 12 to nie jest dużo. Takie wiaderko. Torba na narzędzie z pewnością też, bo tutaj widzę, że mamy ilości raz, dwa, trzy, pięć za 220, tak? A jedno kosztuje 53, to znacznie bardziej się opłaca.
Co jeszcze? Ile tam już mamy? 1552, no to dużo już nam nie starczy. Praktycznie już nic mi zostało. 157. Betonowe bloczki. Betonowe bloczki. Szkoda, że tego się nie dowiecie. W inny sposób trochę kłaść. Kupować. Piesek leci. Torba. Narzędziami też leci. To z nami też leci. Więcej betonowych bloczków. Patrzę, może którymś da się w większej ilości kupować, ale chyba nie. Ale ten może? Nie. Szkoda. To by się przydało. Cztery. Tutaj się ładnie to stakuje, a tam już nie chcę, nie wiem czemu. Ładnie wchodzą. Tu nachodzą na siebie. Oj, 46 minut odcinka, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, który sobie nosi bloczki. My się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Hydronir. W ogóle pewnie teraz jakoś wam wlecą te dwa odcinki pod kolej z Hydronir zamiast Void Traina. Ale to z tego powodu, że nagrywam to z wyprzedzeniem. Po prostu mi się jakoś tak w Hydronir dobrze tutaj zagrało. Dobra. No bloczków szukałem. Trochę tych bloczków też udało nam się zakupić, jest fajnie. Gra zaczyna nabierać naprawdę fajnego tempa i więcej automatyki myślę, że da nam większe możliwości rozbudowy tego wszystkiego. Tak czy inaczej, trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!